Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Mi Trwają właśnie targi E3 2017 i... nie doczekaliśmy się żadnego nowego Halo zapowiedzianego na konferencji Microsoftu, ale za to gdzieś tam w cieniu codziennych streamów ze strony ekipy Xboxa dostaliśmy zapowiedź dużego dodatku do Halo Wars 2, który będzie się nazywał Awakening the Nightmare lub Przebudzenie Koszmaru, w zależności od wersji językowej. I ogólnie dodatek uznałem za taki osłodę braku dużej gry z serii Halo, zapowiedziane jakoś na koniec tego roku i braku konkretnych zmianek Halo 6, ale ostatecznie wydaje mi się to całkiem fajną, fajnym newsem i fajną rzeczą, którą będziemy mogli sobie sprawdzić za jakiś czas. Dodatek będzie zawierał nową kampanię, jeszcze nie wiemy co to będzie znaczyć, ale yy, no będzie, tak? Nie wiem czy będzie krótsza, dłuższa, pewnie yy, możemy założyć chyba w ciemno, że będzie krótsza od tej podstawowej, będą yy, będzie dwóch yy, Dowódców nowych, dwie mapy do multiplayera i nowy tryb, który będzie się nazywał Terminus Firefight. Wszystko to wyjdzie na jesieni na Xbox One na Windowsa 10 i będzie kosztować około 20 dolców. I przejdźmy sobie po kolei. Po pierwsze, kampania, jak powiedziałem, prawdopodobnie będzie krótsza od tej podstawowej. Ma się dziać po wydarzeniach z Halo Wars 2. Cały czas tam się ścierają siły wygnańców oraz UNSC Spirit of Fire. A za ten czas Atriox odkryje gdzieś na instalacji pozostałości po potopie, zarodniki potopu, które jakoś przetrwały w wielką wybuchową końcówkę Halo 3. No i powrócą, wiadomo, coś zostanie, mały zarodnik to się szybko rozmnoży, rozprzestrzeni i powstanie dużo większy problem, z jakim można sobie poradzić. No i generalnie będziemy świadkami prawdopodobnie starcia się Atrioxa z... Potopem. No bo UNSC domyślam się, że będą się chcieli teraz bardziej wycofać, bo jedyną ich nadzieją było wyzwanie pomocy, jak to zrobili w podstawowej wersji Halo Wars 2. No i teraz czekają na jakiś odzew, więc myślę, że oni będą bardziej wycofani, aczkolwiek pewnie się zdarzą dla urozmaicenia jakieś y, misje, jakieś urywki, w których będziemy walczyć z Marines. Ale ogólnie y, motywem przewodnim jest właśnie potop, powrót potopu. No i mamy tę fajną postać, która może zostanie jeszcze bardziej rozwinięta, y, czyli Atrioxa, no i kampania ze strony tych złych. Y, to jest bardzo fajny pomysł. Ja to całkowicie kupuję. Y, będziemy mieli kolejne piękne przerywniki od mistrzów y, branży Blur Studio. No i się generalnie na to nie mogę doczekać. Potem mamy nowy tryb Firefight. Jest Firefight w Halo Wars 2. Nie wiem, czy znaleźliście. Jest gdzieś tam ukryty i mało się o nim mówi, bo jest taki sobie. A wyjdzie nowy tryb Terminus Firefight. To chyba będzie zrobiony taki już naprawdę z dopieszczeniem. Tryb, który będzie można rzucać jako coś, co sprzedaje produkt. Będzie się nazywał Terminus Firefight. Będziemy bronić zarówno swoich baz, jak i jak i przekaźników Forerunnerów, czegoś w tym stylu, będziemy mieli dostęp do całego tego inwentarza dowódców do udostępnionych do tej pory, jeżeli to kupiliście, objęliście Season Passa. Będziemy walczyć przeciwko UNSC, Banished i Potopowi. Potop, można powiedzieć to już teraz, będzie tylko jednostką sterowaną przez AI, nie będzie stroną konfliktu, trochę szkoda, ale tak czy inaczej, Będziemy mieli jakby dużą rozmaicenie gameplayowe, porównywalne do tego, które mieliśmy w pierwszym Halo Wars. No i mamy taką zapowiedź, że doczekamy się możliwości grania na nowy sposób, że dostaniemy styl Tower Defense. No to będzie bardzo użyteczne w takim trybie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dostaniemy dwóch dowódców, jest powiedziane, że to będą dwaj bruci, dwaj brutale, będący po stronie Atrioxa, czyli ktoś na miejsce Decimusa sobie wejdzie, ale spoiluję w tym materiale, jak ktoś nie przed Halo 2. To będzie do mnie strzelał gdzieś na ulicy, więc będziemy mieli dwie postacie, one jeszcze nie są ujawnione, no uważam, że mm, takie to średnie, byłoby fajnie, jakby oni się bardziej różnili, a nie będziemy mieli już czterech brutów na tyle postaci liderów, no ale zobaczymy, może będą się jakoś gameplayowo wyróżniać oraz dwie mapy do standardowych trybów, wiecie, dominacji, skirmiszu, deathmatcha i co ciekawe te dwie mapy będą dla wszystkich darmowe. Dla wszystkich. To jest coś, co rzucą o chłapa każdemu, kto nie wykupił Season pasa nie wykupił dodatku, więc będziecie się mogli cieszyć. Macie. No i ciekawostka, bonusik, coś to co będziemy mieli szybciej w czerwcu. Ma wyjść dwóch dowódców, jeżeli dobrze. Jeżeli dobrze patrzę, tak, Wrzuciłem szybkokiem. jestem pewien, że nowi dowódcy będą dostępni jeszcze w tym miesiącu w czerwcu. I będzie to, uwaga, Spartanin Jerome, czyli dowódca czerwonego Timu drużyny czerwonych oraz arbiter. Ale nie ten arbiter, którego wszyscy lubimy, tylko Ripa Moramme. To jest główny przeciwnik z Halo Wars. On się wyróżniał wśród arbitrów, nie wiem, dzierżenie dwóch mieczy. Energetycznych oraz wielką posturą, taką wiecie, niesamowitym koksem, były nawet jak na przedstawiciela Sangeli. No i przede wszystkim pewien zawód. Ten dodatek ma nie być częścią Season Passa. To jest w ogóle dla mnie mała żenada i wielki minus. No bo gdzieś tam zapowiedzią Season Passa były dodatkowe misje dla kampanii. Takich jeszcze nie było. Kiedy je zapowiedziano w ramach tego dodatku, powiedziano, że nie, kupicie sobie to osobno. No i to jest trochę, trochę zawód. Ale powiedzmy, że gdzieś tam szybko dopowiedzieli, do że poza tymi wszystkimi dowódcami, które wymieniłem, będą jeszcze dwaj, jeszcze dwóch dorzucą w ramach Season Passa i dwie misje fabularne, które będą takimi małymi delcekami, może jednym dodatkiem, może, może dwoma małymi właśnie zobaczymy jak to wyjdzie. I to jest chyba jakaś taka odpowiedź, takie zabezpieczenie się, że powiedzieć tak spokojnie misje fabularne dla ludzi z Season Passem też będą to po prostu do... Dodatek ten duży jest czymś zupełnie innym, nie przejmujcie się tym. Z dupereli takich to oczywiście dodatek Przebudzenie Koszmaru nie jest samodzielny, potrzebujecie podstawowej wersji Halo Wars 2. Nad grą jak najbardziej dalej pracuje Creative Assembly, czyli możemy się spodziewać podobnego poziomu jak przy okazji podstawki. Dodatek będzie miał wszelkie takie duperele, które wychodzą cały czas w tych kolejnych wersjach Xbox One. Xbox One X potrafi skalować gry do... 4. 4K rozdzielczości oraz HDR mieć. Podstawowa wersja gry dostała taki update przy okazji Sergeanta Johnsona. Tak więc, jeżeli macie odpowiednie telewizory, to możecie się tym cieszyć już teraz. No i generalnie widzę, że z takich rzeczy już wszystko mówiłem, czy to wcześniej, czy to później. No, może jeszcze podsumuję te informacje, które tutaj mam na liście. Cała akcja będzie się działa po Halo Warsach 2C. Zobaczymy dalszy rozwój konfliktu Katera i Atrioxa. Potem, no, potop powrócił na arkę, ponieważ nie wszystko zostało wybite, jakoś to się odrodziło z prochów, powiedzmy. No, i potop nie będzie grywalny. To wszystko mam w QA na stronie Halloween Point. Tak więc przez to sobie przeszliśmy. Wygląda to bardzo fajnie. Oczywiście byłem zawiedziony, że nie dostaniemy czegoś większego, ale jako dodatek się to bardzo fajnie sprawdza. Wielkim, wielkim minusem jest brak tego dodatku w pakiecie z Season Passem. Jestem generalnie zawiedziony, bo kupując wielką, czerwoną. Edycję Ultimate z, na, za grube pieniądze, byłem pewien, że o to jest całe Halo Wars 2 jaki kiedykolwiek będę potrzebował I jakby mam załatwione, nie będzie problemów żadnych, a tu się okazuje, że nie Dowali coś takiego i naprawdę wątpię, żeby nie mieli jakiś czas temu już tego dodatku w planach, no bo kurczę, Ile minęło od premiery Halo Wars? Cztery miesiące? W lutym jakoś wyszło, no właśnie nie wyobrażam sobie, żeby zrobić kampanię z rewelacyjnymi katstękami z nowym trybem, z nowym przeciwnikiem, w tak krótko. Więc to było wszystko zaplanowane i było zaplanowane, żeby wyciągnąć on na tą kasę. To jest dość słabe. Teraz dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać co myślicie. O tym całym rozwoju Halloweenów dwójki. Jak Wam się to podoba? No bo jest tutaj parę rzeczy, o których Fani prosili. Dostaniemy w, w, Potop z powrotem no w, w RTS-ie, no ale to jest zawsze coś. Zawsze wiem, że ten Potop gdzieś tam się czai na skraju wszechświata. No i ja przede wszystkim jestem zaciekawiony, jak się dalej sytuacja rozwinie między Katerymi a Trioxem, chociaż jestem prawie pewien, że całość zostanie zastopowana, że się mogli zobaczyć poboczny wątek walki z Potopem. Dajcie więc znać, co Wy o tym myślicie, jak się zapatrujecie na dodatek, czy jeszcze gracie w Halo Warsy 2, czy może jesteście wyznawcami FPS-ów. No i dzięki wielkie za uwagę, widzimy się przy następnych filmach.